Na zaproszenie kandydatów Porozumienia Gowina w czwartek odwiedziła Ełk Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Podczas swojego pobytu w mieście pani minister spotkała się m.in. z Radą Przedsiębiorczości Gminy Ełk. Podczas tego spotkania często przewijał się temat braku rąk do pracy. Przedsiębiorcy sugerowali, że rozwiązaniem mogą być ułatwienia w zatrudnieniu obcokrajowców. W pierwszej kolejności powinniśmy pomyśleć o zachęceniu do powrotu wszystkich tych, którzy wyjechali za chlebem na zachód, odpowiedziała minister Emilewicz. I z całą pewnością chcielibyśmy, aby te miejsca pracy, na które oferują pracodawcy, także ci w Ełku, zapełniały się tymi Polakami, którzy mogą powrócić. Ale jest też druga ważna sprawa. Ci, którzy w sposób legalny do Polski dzisiaj przyjeżdżają, jest ich dość sporo i o tym przedsiębiorcy mówili. Oczekiwanie na pozwolenie na pracę. Powinniśmy skrócić te procedury. Jadwiga Emilewicz odwiedziła firmy, które działają w Ełku i w gminie Prostki. Jednak wśród tych zabrakło Ełckiego Parku Naukowo-Technologicznego. I z parkami technologicznymi, które dobrze, że w Polsce są, ale mamy z wieloma z nimi w Polsce mamy jeden problem, to znaczy mamy piękne mury, duże szyldy i pustkę w środku. I Park Ełcki jest jednym z takich przykładów. On na pewno nie wykorzystuje ani metrażu, który stoi, ani też nie jest miejscem, nie zaciąga tam przedsiębiorców. Nawet ci, z którymi rozmawiałam, kiedy pytam, czy korzystają w jakiś sposób z parku, nie słyszałam odpowiedzi pozytywnych. O niedostatecznym rozwoju gospodarczym miasta oraz regionu mówiła również podczas spotkania kandydat na prezydenta Ełku z Porozumienia Anita Supińska. Przypomniała tu pomysł utworzenia w Ełku fabryki wieszaków. Mieszkańcy już mają dosyć słuchania pustych obietnic. Mieszkańcy mają dosyć słuchania o nieistniejącej, o wyidealizowanej fabryce wieszaków. Cała ostatnia kampania o tym była. A co jest dzisiaj? Miały być miejsca pracy, miał być bardzo duży wpływ do budżetu miasta. Jaka jest rzeczywistość? Fabryka podobno jest, ale gdzie? Kto wie? Minister Emilewicz odwiedziła Ełk na zaproszenie kandydatów Porozumienia. Jadwiga Emilewicz jest wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina i nie ukrywała, że przyjechała wspierać kandydatów swojej partii w wyborach samorządowych.